Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej zatytułowanej Stop oszustwom u notariusza. W konferencji udział biorą pani senator Lidia Staroń, pan Dariusz Wilczyński, przedstawiciel Stowarzyszenia 304 KK, a także przedstawiciele osób pokrzywdzonych. Bardzo proszę o zabranie głosu panią senator Lidię Staroń. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, nasze dzisiejsze spotkanie to jest krzyk o pomoc. O pomoc dla ludzi, które każdego dnia są u notariusza. I nie mówimy, że u każdego notariusza jest nie tak, że się dzieje nie tak, ale bardzo często dzieje się bardzo źle. I dlatego my chcemy, ja złożyłam tutaj projekt ustawy i chcemy, żeby było u notariusza nagrywanie czynności notarialnych. Dlaczego chcemy? To króciutko powiem, jakie są nieprawidłowości i dlaczego tak się dzieje. Mamy tych ludzi w moim biurze każdego dnia. Przychodzą ludzie i mówią, pani senator, na przykład przychodzi człowiek i mówi, wydziedziczyła mnie żona. Żona już zmarła. Wydziedziczyła także córkę, która opiekowała się tą właśnie żoną. Zmarła, pojechała do notariusza z synem i powiedziała, wszyscy wiedzieli wkoło, że ona jedzie tylko podpisać umowę przedłużenia telefonu. Umowę przedłużenia telefonu. Okazało się, że nie, podpisała testament. Nikt o tym nie wiedział, ona też nie, była bardzo chora. 2 miesiące później zmarła. To była bardzo ciężka choroba. Zresztą w szpitalu potem już leżała cały czas. To była tylko przepustka. I myślała ona też, że podpisała umowę przedłużenia telefonu. Niestety ci ludzie dzisiaj nie będą mieszkali ani w mieszkaniu, ani w domu, bo to było, mieszkali w domku razem ze wszystkimi, z tą żoną, ale idą na bruk. To jest ta sprawa. Następne sprawy, tych spraw oczywiście jest dużo, dużo więcej i one dotyczą nie tylko umów, nie tylko, ale pełnomocnictwa, umów sprzedaży, na przykład także pełnomocnictwa, ale i testamentu. Testamentu, gdzie przychodzi do mnie do biura babcia i mówi, pani senator, w moim biurze opowiada historię i myślę, że no jak tak może być? Napisała, dała mieszkanie umową darowizny dla wnuczka. Ale wnuczek powiedział, że będzie wszystko tak jak trzeba i notariusz też powiedział. Ona pytała, czy ja do końca życia będę mieszkała w tym mieszkaniu? Oczywiście, że tak. I tutaj wszystko będzie tak, jak trzeba? Oczywiście, że tak. Miesiąc później okazało się, ona nie wiedziała, myślała, że ona podpisuje testament, że całe życie będzie mieszkała w swoim mieszkaniu. Nie. Miesiąc później, co zrobił wnuczek? Wyrzucił właśnie tą babcię, która przychodziła, poszła do mojego biura. Bo okazało się, że właścicielem tego mieszkania nie jest babcia, tylko wnuszek. I on może, oczywiście może to zrobić, bo mówi, że ja jestem właścicielem. Koniec, kropka. Gdyby notariusz pouczył, gdyby powiedział, co to znaczy taka umowa, mało, gdyby powiedział, że przecież jest służebność, że są takie możliwości, to ona byłaby w tym mieszkaniu, w swoim mieszkaniu. Tak się nie dzieje. Następna, tych spraw oczywiście jest bardzo, bardzo dużo. Mamy umowy darowizny. Tych umów darowizny tutaj jest bardzo, bardzo też dużo. I na przykład mamy też inną umowę, umowę sprzedaży, gdzie rodzina, która przez całe życie miała oszczędności, i te oszczędności zapłaciła za mieszkanie, bo widziała, jaki jest projekt aktu. Niestety,
jak pojechała i zapłaciła za mieszkanie i wiedziała, jaki jest projekt, wszystko jest tak, jak trzeba, wpłaciła to do syndyka, bo to właścicielem tego mieszkania wcześniej było przedsiębiorstwo, deweloper, i okazało się potem, że podpisała zupełnie inny akt notarialny, zupełnie inny, jak był wcześniej. No jak to? Przecież ten sam notariusz, mamy te rzeczy, mamy dokumenty, ten sam notariusz dał inny projekt, a podpisali zupełnie inny potem akt notarialny. Jak tak może być? Może być. Mamy osoby zakopane, Warszawa, osoba, która miała bardzo ładny pensjonat w Zakopanach. I oczywiście nie ma tego dzisiaj, bo co się stało? Oczywiście u notariusza razem z nabywcą sprzedała ten, nie chciała, ale sprzedała, bo myślała, że to jest zupełnie inna umowa, ten pensjonat za 40 tysięcy. No tak może być. Mamy oczywiście gospodarstwo, które sprzedano za 2,5 tysiąca złotych. 11 hektarów, dom można sprzedać za 2,5 tysiąca? Można. Był notariusz, ten notariusz do dzisiaj pracuje. I tych osób jest oczywiście dużo, dużo więcej. Kraków, proszę bardzo. Szczecin, proszę bardzo. Olsztyn, tutaj mamy umowa darowizny. Dwie umowy darowizny, gdzie oczywiście u notariusza. Przecież to jest funkcjonariusz publiczny. U notariusza to było umowa darowizny, gdzie człowiek, który dał dla siostry i dla brata, był pewny, że podpisuje testament, był pewny, bo tak powiedział notariusz. Okazało się, że nie ma dzisiaj niczego. Dzisiaj jest osobą bezdomną. I takich osób jest oczywiście dużo, dużo więcej. Dlatego trzy lata temu złożyłam projekt ustawy tutaj do Senatu. I ten projekt ustawy mówi przede wszystkim, to jest 20 lutego 2020, złożyłam taki projekt, byłam pewna, że te przepisy będą prawem i to będą bardzo szybko tym prawem. Niestety projekt został zablokowany i, że tak powiem, przez ten czas leżał, a te przepisy powinny już być dla ludzi. Bo my nie mówimy, że wszyscy notariusze są nie tacy. Mówimy, że działają tak, jak trzeba, ale część z nich za dużo działa nieprawidłowo. Jeżeli w Ministerstwie Sprawiedliwości pytałam o statystykę, dzisiaj jest 140 postępowań wobec notariuszy, to ja myślę, jaka to jest skala? To jest bardzo duża skala. Ja składałam zawiadomienie do prokuratury. Dzisiaj jest sprawa Gdańska, Rzeszów, Warszawa, gdzie jest bardzo, jest wręcz mafia dotycząca choćby pożyczek. Więc dlatego jest ten projekt. Napisałam oczywiście pismo, żeby ten projekt był jak najszybciej rozpoznany, żeby jak najszybciej był prawem. I dlatego dzisiaj o tym mówię, dlatego że w końcu po tych latach dzisiaj mamy komisję i ja mam nadzieję, że te przepisy będą prawem jak najszybciej w tej kadencji, bo jeszcze mamy parę miesięcy i nagrywanie czynności notarialnych wtedy, kiedy notariusz przeczyta, wyjaśni, pouczy, wtedy będzie musiał to zrobić. I mi nie chodzi o to, żeby te nagranie poszło gdzieś do stron albo gdzieś dalej. Nie. Niech będzie tak, jak walczyliśmy wtedy o nagrywanie czynności komorniczych. Udało się. Co prawda 7 lat walki, ale udało się. Dzisiaj komornik, który idzie na czynności, on wie, że będzie nagrywany. Jest inna sytuacja, tych skarg jest dużo, dużo mniej. To nie są tylko słowa, z jednej strony słowa komornika, a dzisiaj notariusza i osoby pokrzywdzonej. Nie, my chcemy, żeby te osoby miały prawo, były bezpieczne.
i walczymy dzisiaj o bezpieczeństwo klienta kancelarii notarialnych. Dlatego dzisiaj jesteśmy tutaj w Senacie i dlatego o tym mówimy, bo chcemy, żeby ten projekt był prawem już. Króciusieńko, tylko dosłownie dwa zdania, jeżeli chodzi o te zmiany. Pierwsza zmiana to są zmiany dyscyplinarne dotyczące działania notariuszy i najważniejsza, dla mnie najważniejsza, to jest nagrywanie czynności notarialnych. To jest to, co powinno być dawno, dawno. Jest w banku, jesteśmy w szkole, jesteśmy gdziekolwiek i nie ma problemu. A tutaj, kiedy są dokumenty najważniejsze, tam, gdzie czasami rozmawiamy o majątku swojego życia, o zdrowiu, o życiu, więc tam nie mamy możliwości nagrywania. My chcemy, żeby te czynności były nagrywane. Nagrywane i żeby były jako załącznik do aktu notarialnego. To bardzo króciutko na ten temat, ale też poproszę, tutaj jest przedstawiciel Stowarzyszenia 304. Też walczyliśmy wcześniej z lichwą, zresztą to robimy do końca. Udało się zmienić przepisy dotyczące lichwy. Też wiele lat walki, ale skutecznej. Mamy już ustawę, ale to, jak będziemy jeszcze mieli, że tak powiem, te przepisy, to będziemy bezpieczni. Dlatego proszę, panie Dariuszu. Dzień dobry państwu, witam serdecznie. Chciałem podziękować pani senator za zaproszenie na tą konferencję. Pani senator, zawsze są sprawy ludzkie są bliskie i tym bardziej niesprawiedliwość. Więc po to tutaj jesteśmy, żeby też poprzeć tą ustawę. Ta ustawa jest bardzo potrzebna społecznie, dlatego że my uważamy, że stop patologii notarialnej, tak to można powiedzieć, stop patologii notarialnej. Do notariusza idą osoby po to, żeby podpisać jakąś umowę, jakiś akt notarialny. I oczywiście to jest urzędnik najwyższego, uważam, że najwyższego zaufania publicznego. Tam nie powinno dochodzić do nieprawidłowości. Ludzie idą i podpisują akty, tracą swój dorobek życia. Tracą mieszkania, domy, gospodarstwa. Ci ludzie nie są świadomi prawnie, więc notariusz jest od tego, żeby po prostu wytłumaczył, na czym polega ta umowa, na czym polega ten akt notarialny, jakie są zagrożenia, co może się związać z podpisaniem takiego aktu. Dlatego nagrywanie czynności notarialnych, ten projekt jest naprawdę niezbędny, dlatego że to jest również dla klientów notariuszy, ale również dla notariusza, bo oczywiście tak jak pani senator podkreśliła, nie wszyscy notariusze. Chodzi o niektórych notariuszy, którzy po prostu dopuścili się, moim zdaniem, przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków. O takich notariuszach tutaj mówimy. Polacy powinni czuć się bezpiecznie. Polacy idąc do kancelarii notarialnej powinni wiedzieć, że nie zostaną oszukani. Więc nagrywanie czynności jest tylko po to, żeby było dla stron, ewentualnie jeżeli jest jakiś spór dla prokuratury czy sądu. A nie na zasadzie takiej, że tak jak twierdzi to Rada Notarialna, Krajowa Rada Notarialna, że to może jakby tutaj zaburzyć pracę notariatu. Jeżeli chodzi o postępowania dyscyplinarne. Postępowania dyscyplinarne, no niestety, moim zdaniem 140 postępowań to jest o wiele za dużo w Polsce tych postępowań, jeżeli chodzi o notariuszy. W tym momencie, a też nie wiemy dokładnie, ile tych tragedii ludzkich jest w Polsce, ile ludzi boi się, nie wiem, zgłosić cokolwiek, że są jakieś nieprawidłowości, że coś się dzieje. Uważam, że powinien być rzecznik dyscyplinarny, powinien rozliczać notariuszy, bo oczywiście tam, gdzie samorząd nie umie sobie poradzić, bo samorząd, pani senator potwierdzi, nie umie sobie poradzić w tej chwili z tymi czarnymi owcami, można tak to powiedzieć,
No więc musi tu działać niestety ustawodawca, prawo i musi być to, musi to być ustawa, żeby broniła nie tylko Polaków, ale również środowisko. Bardzo dziękuję. Dodam króciutko. Niestety samorząd, który powinien właściwie rzeczywiście stać po stronie tylko przyzwoitości, etyki, niestety w tej sytuacji jakby broni tego, co jest, tak? My mówimy, że nagrywanie czynności notarialnych to jest bezpieczeństwo nie tylko dla klienta, ale także dla notariusza. Bo przecież nie będzie słowo przeciwko słowu. My będziemy wiedzieć, jak to było. A przede wszystkim będziemy wiedzieć, że notariusz nie tylko przeczyta akt, nie tylko wyjaśni, pouczy, ale także sprawa porady. Bo przecież on powie dla klienta, jakie są skutki tego aktu. A dzisiaj, no właśnie te sprawy, na przykład darowizny, testamentu, że na przykład darowizna bez służebności, to przecież ci ludzie nie wiedzą. Im się wydaje, że jak idą z rodziną, albo to czasami nie tylko, czasami to są osoby nieporadne, chore, że tak powiem, no jakieś też mamy osoby, które nadużywają alkoholu, osoby z domu pomocy. Takich osób mamy bardzo dużo. I wtedy ktoś wykorzystuje taką sytuację. A jeżeli będzie nagrywanie, to wtedy notariusz musi powiedzieć, proszę pani, ale pani już od dzisiaj nie jest właścicielem mieszkania, domu, gospodarstwa. Pani umową darowizny komuś to dała. Bo się wydaje tym ludziom, zazwyczaj starszym ludziom, wydaje się, że jak idzie z rodziną, to jest wszystko tak, jak trzeba. Ale często jest tak, że ta rodzina jest u notariusza. A jak już wychodzi od tego notariusza i ktoś jest właścicielem tych nieruchomości, to wtedy jest zupełnie inaczej. Dlatego my absolutnie jesteśmy pewni. To są te przepisy bardzo potrzebne i dawno powinny być już prawem. Jeżeli o to chodzi i ja mam taką nadzieję, że tak będzie. Tu są osoby, które są pokrzywdzone. Pan, który jest osobą bardzo wykształconą, bo to nie jest tak, że przychodzi ktoś do notariusza i wydaje się, że, no, że jest tylko, mamy bardzo dużo tutaj pokrzywdzonych rolników. Bardzo dużo osób starszych. Ale pan jest osobą, że tak powiem, która zresztą pokrzywdzona jest parę lat temu, wydawało się bardzo wykształconą i wydawało się, że to nie jest takiej możliwości, że takiej możliwości, że będzie coś nie tak. Było to nie tylko nie tak, tak? Pan nie jest już właścicielem mieszkania, a wydawało się, że przecież no, jest świadomy. No nie jest świadomy, bo jak poszedł do notariusza, który szybciutko przeczytał, szybciusieńko, ale w ogóle nie powiedział, że to będzie tak czy inaczej, już nie mówiąc, że właściwie to są czyny, nie tylko 231, czyli, że tak powiem, nadużycie tutaj, tylko tutaj jest sprawa oszustwa. Tu jest sprawa oszustwa. Tutaj też jest sprawa oszustwa. Tutaj pani, że tak powiem, dzisiaj nie ma całego gospodarstwa, dużego gospodarstwa. Miała bardzo duże gospodarstwo, wielkie i nie ma nic. I też powiem za bezcen, bo najczęściej to tak jest, że to jest właśnie za nic. Oddaje się ludziom majątek swojego życia, dorobek swojego życia za nic. I dlaczego dzisiaj o tym mówimy? Dlatego i dlaczego mówię, że to jest krzyk? Krzyk, bo ci ludzie się boją. To nie jest tak. Bo oni nawet wtedy są pokrzywdzeni, ale się boją, bo boją się, że przyjdzie ktoś i jest coś mu zrobi. Więc dlatego wiemy, że tych osób, to co mówiliśmy, 140 postępowań, to jest tylko 100 aż 4.
140, aż 140 postępowań, a tego jest dużo, dużo więcej. Ja poproszę o pytania, jeśli takie są, i proszę. Dzień dobry, Monika Miller, Polsat News. Chciałabym zapytać panią senator, jakie są szanse na to, że te przepisy, to prawo wejdzie w życie. Mówiła pani wcześniej, że to są 3 lata, a projekt ważny społecznie. Mówiła też pani, że zostały te przepisy, ten projekt zablokowany. Dlaczego tak się stało i jakie są w tej chwili szanse, by jak najszybciej te przepisy zaczęły obowiązywać? Więc pierwsza część to powiem tak. Tak, zostało zablokowane i dzisiaj mówię, że tak powiem, tak jak jest, bo od samego początku tej kadencji te przepisy miały być jak najszybciej prawem. Niestety okazało się, że lobby notarialne jest także w Senacie. Tak jak było prezesów spółdzielni, czy tam wcześniej komorników, jest także w Senacie to lobby, które zablokowało ten projekt. Tak, ja napisałam oczywiście pismo do marszałka, nie pierwszy raz o tym rozmawiałam. I niestety nic się nie działo. Ja wiem, że mamy ten czas, no zresztą jest wicemarszałek, który chyba był wcześniej notariuszem, być może tutaj był wielka jakby z tym związany, coś było z tym związane, tak? Natomiast ja powiem dzisiaj tak, my jeszcze raz zmieniliśmy, jeszcze podpisaliśmy, zebraliśmy podpisy i dlatego jest dzisiaj komisja. Ja mam wielką nadzieję, bo mamy czas, to może pójść do Sejmu i może to być jak najszybciej prawem, więc mamy prawie 4 miesiące, będą posiedzenia, wiemy, że damy radę, jeżeli chodzi o czas. Natomiast jeżeli merytorycznie, nie wiem. Mam nadzieję, że nie będzie to już zablokowane. Mam taką nadzieję, że w końcu te przepisy, bo to nie są dla mnie przepisy, dla pana Darka przepisy, dla nich też już nie, bo to się stało, ale to są dla tysięcy ludzi to są przepisy bardzo potrzebne. Ja jestem pewna, że wtedy w kancelarii notarialnej nie będzie żadnego problemu, bo w sytuacji, kiedy jest obraz, jest wszystko, tak, to notariusz będzie musiał nie tylko przeczytać, ale będzie pouczył, nie tylko czytał, ale będzie uzasadniał, wyjaśniał i w końcu pouczy, jakie są skutki tego aktu. Więc dlatego, jak pani pyta, mam nadzieję i jestem pewna, że mamy czas, że damy radę. To oczywiście jest w rękach senatorów i marszałka Senatu. Jeszcze dopytam tylko o siły polityczne. Czy jest zgoda, jest akceptacja właśnie dla tego projektu z różnych stron sceny politycznej? To powiem w ten sposób. Wszyscy, dlatego to jest jako druk, dlatego że wszyscy głosowali, żeby to był właśnie druk tego tych przepisów i żeby to było prawem. Oczywiście, bo inaczej nie było to drukiem, tak? Wszyscy mówili za. Tak? No może troszeczkę inaczej działali, ale wszyscy mówili za. Mało wtedy, w tym czasie, pamiętam, był także inny rzecznik praw obywatelskich, który był bardzo, przychodził na każdą komisję i mówi, powinny być te przepisy natychmiast prawem, natychmiast. My będziemy mieli tych spraw dużo, dużo mniej. Mało jeszcze, ja rozmawiałam w tej sprawie nie pierwszy raz w prokuraturze, w sądzie. I tak samo każdy prokurator, każdy sędzia, oczywiście Wydziału Karnego, mówi, tych spraw będzie dużo, dużo mniej. Co najmniej, no nie wiem, może nawet 30%, 20% będzie dużo mniej, bo to są tego typu sprawy, oszustwa. To są przede wszystkim takie sprawy. Bardzo dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa ma pytania? Ja pozwolę sobie zaprosić państwa do oglądania na senackiej stronie internetowej przebiegu obrad Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
Obrady rozpoczną się o godzinie 11, a projekt, o którym pani senator mówiła, znajduje się w druku numer 75 i również znajdą go państwo na stronie senackiej. Dziękujemy bardzo za udział. Bardzo dziękuję. Oczywiście do tego druku jeszcze złożyliśmy poprawki. Mam nadzieję, że to będą jak najszybciej. Będzie to prawo. Bardzo dziękujemy.